Dzień dobry, drodzy krewetkomaniacy. Kuba Jankowski z kanału Aquapasja serdecznie wita w ten bardzo, bardzo ciepły wieczór, o czym świadczy temperatura w moim baniaku. 26 stopni. No, trzeba ją zbijać, a do zbijania temperatury w moim krewetkarium służy oto takie urządzenie. Urządzenie chińskie, no name, taki mały wentylatorek, który tutaj przez tę dyszę, przez ten wylot wydmuchuje powietrze, które zasysa sobie tutaj tędy, tutaj wydmuchuje, no i przez to woda w zbiorniku jest ochładzana. Ochładza ją całkiem dobrze, ponieważ gdy tego urządzenia w moim krewetkarium czy akwarium 30-litrowym nie było, to temperatura w takie dni jak dzisiaj dochodziła do 31 do 32 stopni, a z tym urządzeniem temperatura w zbiorniku to 26-25 stopni. Sprawdza się to urządzenie całkiem dobrze. Jak widzicie, ma dwa tryby pracy. Tryb drugi to jest tryb wolniejszy. Wiatraczek chodzi wolniej, tego powietrza wydmuchiwanego jest mniej. Tutaj tryb pierwszy, wiatraczek chodzi zdecydowanie szybciej, no i powietrze wydmuchiwane jest w większej ilości. Tutaj taki sprytny haczyk, montujemy sobie to zawieszając na szybie i wlot jest skierowany na wylot, przepraszam, wylot skierowany jest na taftę wody, no i ją w jakiś sposób ochładza. Urządzenie, to jak powiedziałem, chińskie, ale sprawdza się, robi swoją robotę. Woda jest w takie upalne dni schłodzona, w moim przypadku, to jak powiedziałem, do 25, góra 6 stopni. I to wystarcza moim krewetkom, żeby przeżyć. O to właśnie chodzi. Jak ktoś nie wie, jak składać wodę w swoim krewetkarium, myśli, co zrobić, to można robić to na różne sposoby. Oczywiście takie urządzenie, które ja bardzo, bardzo polecam. Oczywiście butelki z zimną wodą, ale mniej zachodu jest, gdy kupimy sobie takie małe cudo. Ono za nas zrobi czarną robotę, schłodzi wodę i nasi podopieczni, szczególnie krewetki, będą miały się dobrze, nawet palne dni, więc takie urządzonko zdecydowanie polecam. Moi drodzy, raz jeszcze rzut na mój zbiorniczek. Jak widzicie, temperatura 26 stopni, o to chodzi. Całość ma się tak, sporo krewetek, sporo młodych bluboltów, sporo krewetek Black Rose. Na razie się jeszcze nie rozmnożyły, ale cierpliwie czekam i mam nadzieję, że doczekam tutaj małych krewetek Black Rose. Roślinki rosną świetnie, szczególnie mchy, więc czego więcej chcieć, tak to powinno wyglądać. Filtr robi swoją robotę. Jak widzicie, ruch tafli wody spory, woda natleniona jest dość dobrze, więc o to chodzi. Niech tak dalej to wszystko śmiga, to będzie dobrze. Moi drodzy, pozdrawiam serdecznie, życzę miłego, niedzielnego wieczoru. Trzymajcie się w te upały. Wszystkiego dobrego.